przyjdzie. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Owoce tej Eucharystii ofiarujemy Panu Bogu. Ksiądz Dominik modli się w intencji ministrantów, szczególnie w intencji Krzysia Grzegorka o zdrowie, Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski z okazji urodzin. Ja natomiast polecam zmarłych, modlę się za Stanisława Sitarek, Jacka, Irenę, Stanisława. Niech Bóg obdarzy ich życiem wiecznym. Również podczas dzisiejszej mszy świętej przyjmiemy do grona Kościoła nowego poganina. Dlatego zwracam się do rodziców z pytaniem, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka. Emilia Bożena. O co prosicie Kościół Boży dla Emilii Bożeny? Prosząc o chrzest dla swojego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? A wy, rodzice chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku? Emilio Bożeno, wspólnota chrześcijańska przyjmuje cię z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty naznaczę cię znakiem krzyża, a po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczycie wasze dziecko znakiem Chrystusa, naszego Zbawiciela. Pierwsza niedziela Adwentu, już Wigilię tej uroczystości przeżywamy w dniu dzisiejszym. To także początek nowego roku liturgicznego. Robimy rachunek sumienia, co nam się udało, co nam się nie udało, szczególnie w tym roku religijnym. Będzie Sylwester, będziemy myśleć o odchudzaniu, będziemy myśleć o rzucaniu papierosów, ale dzisiaj, kiedy jest przełom roku liturgicznego, pomyślmy o tym, jak angażujemy się w życie z Panem Bogiem, jak angażujemy się w życie Kościoła, jak kochamy, czy rzeczywiście Pana Boga z całego serca, duszy, mocy, a bliźniego swego jak siebie samego? Jeśli nie, przeprośmy Boga za nasze grzechy i uchybienia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący Bóg, a odpuściwszy nasze grzechy, zaprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa, a w dniu sądu zaliczeni do Jego wybranych, mogli posiąść Królestwo Niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego. Będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuję drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, pokornych uczy dróg swoich. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski dla strzegących Jego praw i przymierza. Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją, i objawia im swoje przymierze. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was, aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie, według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu. I jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie. Pan z wami. I słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Moi drodzy, tą wieczorną Eucharystią sobotnią rozpoczynamy czas Adwentu. Piękny moment w liturgii Kościoła, w kalendarzu liturgicznym. Czas oczekiwania, ale czas radosnego oczekiwania. Człowiek to taka dziwna istota, która staje się o wiele piękniejsza, o wiele lepsza wtedy, kiedy podąża do jakiegoś celu, do dobrego celu, a szczególnie do rzeczywistości, która jest poza bramami śmierci. Właśnie wtedy, kiedy człowiek nabiera tego kursu na ten azymut, który nazywa się życie wieczne i spotkanie z Bogiem, wtedy jego życie się przemienia. A jeżeli nie zatrzymuje się w miejscu, to coraz bardziej zaczyna się odczłowieczać. Piękno człowieka bierze się właśnie stąd, że człowiek pielgrzymuje do nieba, a nie dlatego, że otacza się różnymi fajnymi rzeczami i mówi sobie: moje niebo jest tutaj na ziemi. Nie. Wręcz przeciwnie. Właśnie wtedy jego życie staje się coraz bardziej trudniejsze, pełne trosk i tak dalej, i tak dalej. I co się dzieje jeszcze? Jakie są owoce odkrycia w sobie tej tęsknoty za Bogiem, tego podążania w Adwencie właśnie w kierunku Pana Boga, który też wybiega na nasze spotkanie? O tym pierwszym owocu naszego oczekiwania adwentowego na przyjście Pana Boga mówi prorok Jeremiasz w pierwszym czytaniu. I w pierwszym czytaniu słyszymy, że tym pierwszym owocem będzie sprawiedliwość. Chyba każdy z nas miał w życiu poczucie tego, że został potraktowany niesprawiedliwie. Możemy być niesprawiedliwie potraktowani przez rodziców, przez nauczycieli, którzy nas nie docenią, przez zwierzchnika w pracy, przez współmałżonka, przez dzieci. Każdy z nas domaga się sprawiedliwości, czyli traktowania wszystkich na takich samych zasadach. Wiemy jednak, że nasz świat utyka, jeśli chodzi o stosowanie sprawiedliwości. I chociaż się dużo mówi o pokoju między narodami, o Unii Europejskiej, o różnych prawnych instytucjach, które mają normować ludzkie zachowania, świat jest pełen niesprawiedliwości. Ale prorok Jeremiasz mówi nam o tym, że ci wszyscy, którzy Panu ufają, doczekają się czasu, kiedy ta sprawiedliwość zakróluje. To będzie czas naszego spotkania właśnie z Jezusem. Moi drodzy, czas Adwentu to czas odkrywania w sobie tęsknoty za Bogiem. Można tak
zdefiniować człowieka, że człowiek wierzący to inaczej homo desiderius, czyli człowiek tęskniący. Nie wystarczy tylko znać dogmaty wiary chrześcijańskiej, nie wystarczy tylko nauczyć się na pamięć modlitw i znać w ogóle te wszystkie pojęcia związane z naszą wiarą, ale człowiek wierzący to ktoś, kto na dnie swojego serca odkrywa tęsknotę za Panem Bogiem. I warto sobie podczas tego Adwentu, który jest w roku wiary, zadać pytanie, czy ja tęsknię za Bogiem? Czy moja tęsknota jest ukierunkowana na inne rzeczy? Ale rzeczy, które nie przekraczają bram śmierci. Czy ja tęsknię za Bogiem? Każdy z nas na pewno nieraz w życiu za czymś tęsknił. Czy jest we mnie ta tęsknota za światem, gdzie będzie sprawiedliwość, gdzie będzie dobro, gdzie nie będzie bólu, płaczu ani łez? Moi drodzy, drugie czytanie z listu do Tesaloniczan mówi nam o niewłaściwym podejściu do oczekiwania na Pana Boga. Święty Paweł, pomimo tego, że wiele katechez wygłosił w Tesalonice, w greckim mieście na północnym wybrzeżu Morza Egejskiego, zauważył, że ludzie bardzo opatrznie zrozumieli jego słowa o powtórnym przyjściu Pana Jezusa i przestali pracować, przestali angażować się w życie społeczne. Po prostu sparaliżowało ich to. I powiedzieli sobie, nie ruszamy się w ogóle, skoro i tak Pan Jezus ma przyjść, to nie ma co się wysilać. A święty Paweł próbował skorygować te ich błędne podejście do rzeczywistości, mówiąc, nie na tym polega oczekiwanie. Oczekiwanie na Boga polega na tym, żeby być dobrym człowiekiem, być wiernym obowiązkom swojego stanu. Jeżeli ktoś jest małżonkiem, ma bardzo dobrze spełniać się jako małżonek, jako rodzic, dziadek czy babcia w przyszłości. I w taki sposób ma oczekiwać na powtórne przyjście. Jest też inne, błędne podejście do powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Można powiedzieć, że to jest druga skrajność. Jeden ksiądz biskup nazwał to takim fachowym terminem amnezja eschatologiczna. Już powoli wyjaśniam, o co tu chodzi. Amnezja, myślę, że większość z nas wie, chodzi o zapomnienie. Kiedy zapominamy o różnych rzeczach, które były w przeszłości. A ta amnezja dotyczy tego, co ma być w przyszłości. A eschatologia oznacza to wszystko, co jest związane z końcem tego świata, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia, o tych katastrofach kosmicznych. I amnezja eschatologiczna polega na tym, że dzisiejsi ludzie są tak oddani temu życiu. W Ewangelii świętego Łukasza mamy wprost o tym napisane, na czym się ludzie skupiają. Obżarstwo, pijaństwo i troski doczesne. Że te nasze dusze zapychają się tym cholesterolem i zaczynamy zapominać, że prędzej czy później, nie wiemy kiedy to nastąpi, ten świat się skończy. Mamy taką amnezję eschatologiczną. Mówimy sobie, to nigdy się nie wydarzy. To niemożliwe, żeby świat tak po prostu przestał istnieć, żeby jakiś meteoryt na niego spadł. To niemożliwe, że zrealizuje się scenariusz jak z filmu, z Hollywood. Katastrofa kosmiczna. Ludzie będą mdleć na myśl o tym, co nadchodzi. Będą patrzeć, jak morze będzie przybierać, jak gwiazdy zaczną spadać, bo moce Ziemi zostaną wstrząśnięte. Ale tak to będzie wyglądać. Czy ma nas to przerażać? Ewangelia mówi o tym, żeby podnieść głowę i nabrać ducha. Ironia. Jak można się cieszyć, kiedy cały świat rozpada się jak gliniane naczynie?
A jednak Pan Jezus mówi, żeby się cieszyć i nabrać ducha. Bo Adwent przypomina nam też o tym, że nie tylko my tęsknimy za Bogiem, ale Bóg też tęskni za nami. I Bóg wybiega na nasze spotkanie. I chce się z nami spotkać. I to jest najważniejsze w końcu świata. A wszelkie katastrofy, które nastąpią, chociaż straszne i przerażające, są tylko ramą do tego obrazu, a na tym obrazie jest właśnie spotkanie Boga z tymi, którzy w Niego wierzą. Którzy uznali, że On jest. Bóg wybiegnie nam na spotkanie. Na tym to właśnie polega. A te wszystkie straszne rzeczy i to, że ziemia się rozpadnie jak kubka gruzu, mają nam przypomnieć o tym w ostatnich momentach trwania tego świata, że nie możemy opierać się na tej rzeczywistości. Że ziemia się prędzej czy później rozpadnie. Tak samo niebo, chociaż wydaje się wieczne. Że rozpadną się wszelkiego rodzaju systemy polityczne i różne organizacje międzynarodowe, Unie Europejskie czy inne. Że to się wszystko rozpadnie. I że jedynym najpewniejszym punktem oparcia jest Syn Boży, który przychodzi w obłokach. Amen. Wstańmy. Prośmy Boga, aby przez chrzest stało się uczestnikiem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ciebie prosimy. Prośmy, aby pociągnięte słowem i przykładem rodziców i chrzestnych wzrastało w łasce jako żywy członek Kościoła. Ciebie prosimy. Prosimy, aby wszystkie dzieci dzisiaj, jutro ochrzczone, a także dorośli odnowili w sobie łaskę Chrztu Świętego. Ciebie prosimy. Prosimy o potrzebne łaski dla ministrantów, szczególnie dla Krzysztofa, o zdrowie, Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Prosimy za zmarłych, szczególnie bliskich naszemu sercu, za Stanisława Sitarek, za Jacka, Irenę, Stanisława. Niech Bóg dopuści ich do grona zbawionych. Ciebie prosimy. Prośmy także Boga, aby nas zachował od głodu, ognia i wojny. Ciebie prosimy. W ważnych momentach Kościół przyzywa orędownictwa świętych, dlatego módlmy się wspólnie. Święta Maryjo Matko Boża, Święty Janie Chrzcicielu, Święty Michale Archaniele, módl się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Wszyscy święci i święte Boże, módl się za nami. Modlitwa z egzorcyzmem i włożenie ręki. Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twojej służebnicy, którą w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymała życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez Was dziecko przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzyma nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w niej to Boże życie od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc kierując się wiarą jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzyma chrzest. Zatem pytam was, czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego Stworzyciela Nieba i Ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czy chcecie, aby wasza córka otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Emilio Bożeno, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który Cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza Ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączona do ludu Bożego wytrwała w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Emilio Bożeno, stałaś się nowym stworzeniem i przyoblekłaś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech Twoi bliscy słowem i przykładem pomagają Ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne. Amen. Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się Wam, rodzice i Wam, rodzice chrzestni, aby Wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja. Cóż Ci, Jezu, za Twoje dziękczynienie, Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam, poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam. Oh.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z pokoju na cześć swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki Twojej dobroci. Ty nam je dałeś, abyśmy mogli odprawiać eucharystyczną ofiarę. Spraw, aby ona stała się dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Bo godne to i sprawiedliwe. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku Twej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których czuwając z ufnością oczekujemy. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy Cię,
chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Stefanem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o nowochrzczonych, którzy dzisiaj przez chrzest zostali włączeni do ludu Bożego. Pamiętaj o Emilii, aby z wiarą i odwagą szła za Twoim Synem Jezusem Chrystusem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. 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 Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego do Niego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz wszelki świat, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz wszelki świat, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, oto Baranek Boży, Chrystus, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie,
ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bądźże pozdrowiona. Niech owocny będzie dla nas udział w tym sakramencie, przez który nas pielgrzymujących na ziemi podtrzymujesz w drodze do nieba i uczysz całym sercem miłować to, co wieczne, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Proszę wysłuchać ogłoszeń. Jutro pierwsza niedziela Adwentu. Przez cały Adwent nie będzie mszy o 18, lecz o 17 będzie to msza święta roratnia. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych do udziału w tych mszach. Prosimy dzieci, aby przynosiły lampiony na roraty. Dzieci przynoszą również na roraty przygotowane serduszka, na których będą wypisane dobre uczynki. I później będzie losowanie figurki do domu. Pierwsza niedziela miesiąca, zmiana tajemnic Różańca Świętego i adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 13 do wieczornej mszy w tym kościele. Po mszy zbiórka do puszki dla najbardziej potrzebujących. Dziękujemy za ofiary złożone na ten cel. Na zakończenie mszy świętej nastąpi obrzęd poświęcenia opłatków wigilijnych, którymi będziemy się dzielić w domach w dniu Wigilii. Opłatki te będą roznoszone w ciągu najbliższych dni. Wyznaczone osoby do roznoszenia opłatków wigilijnych i kalendarzy będą posiadały upoważnienie od księdza proboszcza z pieczątką parafialną. Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na remonty i sprawy gospodarcze w naszej parafii. Bóg zapłać. W zakrystii są do nabycia świece wigilijne Caritas, duże 12 zł, małe 6 zł. 4 grudnia przypada wspomnienie świętej Barbary, patronki naszej świątyni górników. Zapraszamy górników, pracujących, emerytów na uroczystą mszę świętą o 17 tutaj do kościoła. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w czwartek, klasy pierwsze gimnazjum o 17, klasy drugie o 18. Obie grupy będą miały spotkanie w salce katechetycznej. W poniedziałek natomiast o godzinie 18 klasy ponadgimnazjalne w kościele i próba przed bierzmowaniem. W przyszłą niedzielę 9 grudnia rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które poprowadzi franciszkanin Karmelita Bosy, ojciec Bertold Dąbkowski. Rekolekcje będą trwały od niedzieli do środy. Zapraszamy parafian do udziału w rekolekcjach i zachęcamy, aby zaplanować sobie czas na spotkania rekolekcyjne. W rekolekcjach są przewidziane nauki dla rodziców, dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii i bierzmowania. Dokładny plan jest umieszczony na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń. W pierwszą środę miesiąca spotkanie apostolstwa dusz czyśćcowych po wieczornej mszy świętej, adoracja, modlitwa i spotkanie. W pierwszy piątek miesiąca odwiedzimy chorych.
Ja zrobiłem to już dzisiaj, natomiast ksiądz Jarosław i Dominik w pierwszy piątek miesiąca, czyli w przyszły piątek. W pierwszy piątek miesiąca także okazja do spowiedzi. Zapraszamy od godziny 16. Dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii zapraszamy 9 grudnia w niedzielę na pobranie miary do strojów komunijnych. Chłopcy o 10, a dziewczynki po dziecięcej mszy świętej, czyli o 11.45. Nauki dla narzeczonych jutro 2 grudnia o 19 w salce katechetycznej. Stowarzyszenie Pro Familia zaprasza rodziców z dziećmi na warsztaty adwentowe. Dzieci razem z rodzicami pod kierunkiem plastyka pani Agaty Baran własnoręcznie wykonają ozdoby świąteczne. Warsztaty będą się odbywały 8 grudnia w sobotę o godzinie 15 w salce parafialnej. Chętnych prosimy o zapisy do 6 grudnia w siedzibie stowarzyszenia lub pod wskazanym w ogłoszeniach numerem telefonu. Na zakończenie o 17 będzie msza w kościele świętej Barbary. Zapraszamy na tę mszę także pozostałe rodziny. Zapraszamy parafian na rodzinną zabawę sylwestrową organizowaną przez nasze stowarzyszenie Pro Familia. Bal jest organizowany w sali Relax na Polkowicach Dolnych i mogą w nim uczestniczyć rodzice także z dziećmi. Koszty są zróżnicowane zależnie od tego, czy w zabawie uczestniczą dzieci, czy tylko dorośli. Szczegóły na tablicy ogłoszeń, zapisy do 9 grudnia w zakrystii i u księdza Jarosława oraz w poradni rodzinnej. Zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej Izrael-Jordania, termin 27 kwietnia, 8 maja 2013 roku. Organizatorem jest nasza parafia, a przewodnikiem ksiądz dr Roman Mazur. Szczegóły w ogłoszeniach i na stronie internetowej, koszt 1000 zł i 1550 dolarów. Parafia pod wezwaniem świętego Józefa w Zaborzu. Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska organizuje pielgrzymkę do Meksyku, do Matki Bożej z Guadalupe w dniach 31 stycznia do 15 lutego 2013. Kontakt ksiądz Ryszard Walner i numer podany do zaboru. Zapraszamy do nabywania czasopism katolickich Niedzieli i Gościa. Osoby niepełnosprawne z warsztatów terapii zajęciowej w Polkowicach z panią kierowniczką Edytą Pędzisz zapraszają mieszkańców gminy Polkowice do bajkowego świata świętego Mikołaja dnia 6 grudnia w godzinach od 11 do 13 w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych, sala rehabilitacyjna. Przewidziane są atrakcje, zdjęcia z Mikołajem, aniołem, malowanie twarzy, słodkie upominki. Także jutro na rynku od 10 do 16 będzie akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Przeprowadzona będzie zbiórka darów rzeczowych, żywności, środków czystości, słodyczy, zabawek, książek, odzieży, obuwia. Nie będą zbierane pieniądze. Serdecznie gratuluję na koniec rodzicom chrzestnym, a także dziadkom Emilki. Niech dobrze się chowa, niech wyrośnie na porządną Polkę i wzorową katoliczkę. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Daję taki dyplomik, niech zawiśnie w ważnym miejscu i przypomina o tej dzisiejszej uroczystości. Pierwszy cios musi być mocny, jak mówi japońskie przysłowie, dlatego od przeżycia Adwentu, a szczególnie tej pierwszej niedzieli, będzie zależał cały rok liturgiczny. Starajmy się zrobić to jak najlepiej, wyciągnąć wnioski ze zrobionego rachunku sumienia, tak żeby rzeczywiście nasze życie religijne windowało się do góry, a nie obniżało swój poziom. Na tę pracę, a raczej współpracę z łaską Bożą, niech Bóg nam błogosławi. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pobłogosław Jezu drogi. Serce